Cześć moi drodzy, ja jestem Mleko, to jest Piotrunio. Dzisiaj zamiast Monstera będzie coś innego, zdrowa żywność, skyr truskawkowy. Tak. Ale czy on nie ma laktozy czasem? Laktoza, cukier, to moi drodzy tylko na hardkorowej masie, na jakiej tak. My jesteśmy. A tak naprawdę to jest jeden z najlepszych produktów, jakie można sobie wypić w podróży. I jedziemy dzisiaj z Q&A, ale zanim polecimy z Q&A, chciałem wreszcie zareklamować upragnionego, oczekiwanego, legendarnego e-booka Zaprogramuj swój trening. Jeszcze dodam po polsku. Po polsku. Tak, jest to jedyna książka poza książką Marka Ripeto, zdaje tak. się. To jest jedyna książka po polsku, która w bardzo istotny dotyka takie zagadnienia jak trening na masę, trening na siłę, trening sylwetkowy pod redukcję, pod wytrzymałość, pod jakieś inne sporty. Jak ułożyć, czemu, dlaczego, na co zwracać uwagę, wraz z gotowymi przykładami, żebyście nie musieli płacić 300 zł za plan treningowy czy 500, tylko właśnie macie w o wiele niższej cenie. Ale teraz przechodzimy do Q&A. W jakim zawodzie pracy chciałbyś pracować, gdyby nie YouTube siłownia? To jak na to odpowiesz, może ty? Znaczy, ja pracuję normalnie poza YouTube'em, oczywiście jest też normalne życie. Pracuję jako inżynier budownictwa, ale jeszcze oprócz tego, to mi się wydaje, że chciałbym tak pracować, żeby jeździć bardziej albo po kraju, albo po Europie, czyli może niekoniecznie handlowiec, ale ktoś taki, kto musi gdzieś pojechać daleko, coś załatwić i wrócić, nie? Ale później musi znowu wyjechać za jakiś czas, żeby nie siedzieć po prostu na dupie cały czas. No mi się na przykład podoba to, że robimy szkolenia w różnych miastach, że fajnie jest sobie pozwiedzać, przybić piątki w różnych miastach, posmakować jakieś tam kuchni. Zawsze pytamy, co jest dobrego do jedzenia tam, jak kogoś znamy. No, ja myślę, że jako osoba po studiach finanse i rachunkowość oraz ekonomia raczej bym się związał z tą dziedziną. Nie ukrywajmy, nie szukałbym pracy pewnie niezwiązanej z wykształceniem, czyli prawdopodobnie bank, może dom maklerski, może coś takiego. I nie ukrywajmy, może kiedyś jeszcze takie coś w moim życiu nastąpi, nie? Jak się, no. jak nauczymy już wszystkich ludzi na świecie robić martwy ciąg. Wszyscy będą robić hip hinge i low bara dobrze, to wtedy, Przejdziemy osiągnę, na tak. No bo wiesz, nie ma tak co ciągnąć tego, nie? No umówmy się, no kiedyś ludzie wszyscy już będą umieli ćwiczyć. Tak. Zawiesimy pelerynę na wieszaku i przejdziemy na emeryturę. Buty na kołku, buty ciężarowe zawiesimy i się skończy. Kula Bula pyta, kiedy Piotrek wystartuje w trójboju sprzętowym? No, jeszcze nie wiadomo, może tak, może nie. Zobaczymy. Wiecie, chodzi o to, że problem polega na tym, żeby nie zapowiadać się na przyszłość, że o co to droga, powiedzmy, że gdzieś tam rok czasu mam do zawodów i nagle ogłaszam, że zaraz będę jechał na zawody za rok, nie? To i trochę... za rok obiecuję, że zrobię 200, 250, 300 kilo. Tak. Lepiej czegoś takiego, no to jest dobra taktyka, żeby tego po prostu nie obiecywać, bo to może się na was zemścić, tak samo. No tak jak była ta pandemia, to już mówiłem też tam wcześniej na podcaście u Kuby, to jak nie wiecie, to tam sprawdźcie. Tak, podcast Piotrunio u Kuby, był Piotrunio. Sam. Tak, to też tam mówiłem, że lepiej mieć z tyłu głowy, że mogą wypaść różne przypadki losowe i dlatego się nie zapowiadam. Może coś takiego będzie, może to będzie zwykły trójbój, jeszcze nie wiadomo. Na pewno coś takiego z tyłu głowy mam, ale to jak forma będzie. Ale wiesz, jednych ludzi to motywuje, że mówisz sobie, dobra, moja droga do tam 200-300 i będę pokazywał. Tylko że u osoby takiej mniej zaawansowanej to jest często bardzo realny cel, nie? Że od osiągnięcia w przeciągu kilku miesięcy. A jak patrzysz na to, jakiś czas temu w ogóle, jak teraz nagrywaliśmy ten podcast od tej periodyzacji blokowej i tak dalej, to ktoś się zapytał w komentarzu, o po co w ogóle tak kombinować jakieś bloki, ja tam ćwiczę półtora roku, wszystko na mnie działa. No i właśnie tak to wygląda, nie? Jak jesteś początkujący, to wszystko działa, później działa coraz mniej i myślisz sobie, że dokładałeś 30 kilo w rok, więc będziesz tak dokładał, a się okazuje, że ten progres będzie coraz mniejszy z każdym kolejnym rokiem. Może nie coraz mniejszy, ale na przykład będzie stabilnie mały, nie? Na przykład 5-10 kilo co roku. I jak obiecujesz sobie, powiedzmy, siadasz 220 i obiecujesz tam drogę do 250. I ta droga może ci zająć 3 miesiące, co oczywiście życzę wam tego, ale może zająć też 6 lat. Naprawdę, nie? Że jak już... No wszystko zależy, ile ważysz, jaki masz staż, co robisz w życiu, co jesz. No, czy musisz ważyć ileś tam, żeby to zrobić, no to jest, no, można gdybać i gdybać, nie, także... No. Dlatego ja
nigdy nie mówię, że będę startował w jakichś zawodach. To jest taktyka przyjęta tak. Po debiutach, że okej, mówiłem, że debiuty będą i tak dalej, zrobiliśmy show, fajnie było. Zrobiłem pierwsze miejsce, więc spoko. O przygodzie Piotrunia z debiutami jeszcze raz możecie tutaj, odsyłam do podcastu. Ale właśnie potem przyjąłem zasadę, że nie będę mówił o żadnych zawodach i wcześniej stosowałem tą zasadę do dwuboju, nie? Że jechałem na zawody i dopiero po zawodach tłumaczyłem się, czemu tak mało albo czemu tak dużo, nie? Ale to się sprawdza psychologicznie. Tak, tak jak powiedziałeś o tym, że wystartujesz na debiutach wtedy w trójboju, to widać było, bo ja też startowałem wtedy, ale byłem tak jakby trochę mniej zestresowany tym wszystkim. Widać było po tobie, że ty się tym dosyć mocno przejmujesz, bo powiedziałeś, obiecałeś tak, ludziom, tak. Że jedzie wielki youtuber mleko na debiuty, no i taka jest społeczna presja trochę na to, żebyś ty to wygrał, nie? W sensie, albo żeby nie spalił. Albo żeby nie spalił chociaż, nie? Żeby tak. Pokazał, że no jeżeli trochę się znasz na tym trójboju, no to pokaż, nie? Teraz tak. O, masz tutaj sztangę, tak. To pokazujesz. Nie, no bo nie ukrywajmy, czasami spalenie podejścia to są sytuacje losowe, nie? Dokładnie. Albo wynikające z tego, że no na przykład start mieliśmy o 21, a ja byłem tam od 6 na nogach. No właśnie. No i gdybym spalił na przykład, nie wiem, ławkę, no to trochę beka by była, nie? Dlatego wolę po cichu, nie? Że nie robię tego szumu, że później przez 2 miesiące dostaję dzień w dzień pytanie, ile zamierzasz zrobić? To jest najgorsze pytanie tak, świata. Ile tak. Zamierzasz zrobić? Ile? To jest taka presja, takie... Znaczy, ktoś, kto pyta, ma dobre intencje, nie? Ale ty to odbierasz trochę inaczej, dobra. To tak jak w kulturystyce te legendarne pytanie, jak forma, nie? Tak. Jak forma. Można wyjść na plażę, no, czy nie? Wstyd? Dobra, to co? Dobra, następne pytanie chyba. 2 pytania. Jak się poznaliście oraz dlaczego progres w ławie jest trudny dla wielu kobiet? Zacznijmy od prostego pytania, czyli jak się poznaliście w liceum. Tak, no chodziliśmy tak. Do jednej klasy w liceum. Klasa matematyczną, geografii, bankowo, tak. Historyczno, tak. Niemiecka, nie? Tak, dowiedzieliśmy się po 2 latach. Tak, że jesteś taki profil, nie? Ale spoko. Ogólnie. Tak, a drugie pytanie, dlaczego progres na ławie jest trudny dla wielu kobiet? Ja myślę, że po pierwsze dlatego, że kobiety mają o wiele mniej masy mięśniowej góry ciała w stosunku do dołu ciała. Czyli u facetów często ta proporcja jest bardziej zbliżona, zwłaszcza jak zaczynamy tyrać na siłowni, nie? Że jak mamy taką osobę przeciętną, która zaczyna ćwiczyć, to ona najczęściej mówi, że ma za duże nogi. I tak, że ja nie wiem, ja jeżdżę na rowerze i mi starczy, nie? I mi starczy. No i z tym bywa właśnie różnie, nie? Taka osoba bardzo często szybko ma fajną klatę, albo i nie ma, nie? Mówi, że nie może ćwiczyć przysiadu, bo jeździ na rowerze, albo że miała kontuzję kolana 13 lat temu. I u kobiet często sytuacja jest taka, że jest, no, sytuacja jest odwrotna, czyli że one bardzo często skupiają się na rozwoju dołu ciała, uda, łydki, pośladki, brzuch, a nie do końca rozwijają tą muskulaturę góry ciała, która i tak nie będzie absurdalnie duża, nie? Znaczy ja bym powiedział, że w sumie to... No w sumie też tak nie do końca jest, bo to można nazwać stereotypem, że kobiety mają słabsze wyniki, jeżeli chodzi o klatę, bo wcale do końca tak nie jest, nie? Są zawodniczki, które wyciskają na przykład 2 razy masę ciała swoją, nie? No to tak. Znajdźcie mi zawodnika, który wyciska 2 razy masę ciała, no w sensie zazwyczaj ten przelicznik... Nie mów tak. Bo ci znają. Nie, no dobra, nie, no są tacy ludzie, oczywiście. Ja mam nie. kolegę. Nie, no są tacy ludzie, no ty wyciskasz 2 razy masę ciała, nie. Tak? Na ławie. Nie, no właśnie. Przysiadła, więc... że prawie 100 kilo. A no to właśnie, no to musiał być 200. No dobra, to źle policzyłem. W każdym razie, no to widzicie, to ten przelicznik 1,5 i powyżej 1,5, no to już jest dobry wynik na ławie. Także jak, nie wiem, dziewczyna waży 50 kilo i wyciska 75, no to jest dobry wynik, bardzo dobry wynik, nie? Tak, zdecydowanie. Nawet swoja masa ciała też jest taki dobry poziom. No i bardzo często jest tak, że kobiety mogą wychodzić z takiego założenia, że nie są w stanie progresować tak szybko jak mężczyźni, ale tak naprawdę, jak patrząc na dobre zawodniczki, to ten progres może w kilogramach jest mniejszy, bo są mniejsze, robią mniejsze totale, ale procentowy progres jest naprawdę bardzo fajny. Na przykład z 200 kg w totalu nagle na 300 czy więcej. To jest 1/3, 33%, tak? Tak. To taki sam przeskok jak na przykład z 400 na 600. I okazuje się, że dziewczyny ważące na przykład 40 parę kilo są w stanie wyciskać 6 dych, 7 dych. No właśnie. Tak, dziewczyny ważące na przykład 70 są w stanie zbliżać się powoli do 100 kilo.
czy nawet przekraczać te kilo, jeżeli chodzi o ekstrema. No i da się, okazuje się, że się da. I właśnie no, problem wydaje mi się, że po pierwsze jest w tym, że warto trenować pod masę mięśniową. Po drugie, u kobiet fajnie jest wykorzystać mostek, bo facet tak, nie ma z reguły takiej mobilności. Po prostu. Tak, pracować nad mostkiem w odcinku piersiowym, niekoniecznie w lędźwiach. I często u kobiet ten szeroki chwyt robi robotę. Tak. Nie wiem, nie wiem dlaczego, jak to się dzieje, ale facet jak trzyma mega szeroko, to najczęściej się zaraz zabije, jest niestabilny, a u kobiet nie zawsze. Może generalizujemy, może nie. Także warto ćwiczyć pod masę. Tak. No i raczej nie patrzeć na kilogramy, tylko stosunek do masy ciała, nie? Czym możliwe jest, by dzisiejsze publikacje naukowe mogły być nieprawdziwe? I tutaj jeszcze jedno pytanie, jak rozmawiać z kimś, kto podważa każde badanie w świecie fitnessu? Wiecie, z tymi badaniami naukowymi to jest tak, że też nie ma co się za bardzo do nich przywiązywać, bo badanie odbywa się na jakiejś próbie, nie? Że musimy sięgnąć tutaj do podstaw statystyki, że jeżeli próba jest zbyt mała, to te wyciągnięte wnioski ciężko jest przełożyć na całą populację, bo wynik, przykładowo mamy grupę 10 osób, która bierze BCA, i grupę 10 osób, która nie bierze, nie? I porównujemy, jaki zrobiły progres na wyciskaniu leżąc, albo czy powiększyły swój obwód bica przez na przykład 12 tygodni planu. I po pierwsze, może być tak, że po prostu w jednej grupie są osoby o lepszej genetyce, a to jest bardzo możliwe, jeżeli mamy bardzo malutką grupę, a z drugiej strony właśnie, no... co o tym sądzisz? Znaczy, mi się wydaje, że... mi się wydaje, że tak jakby są trzy grupy osób. Jest grupa osób, która hejtuje wszystkie badania. Nie wiadomo ile, na jakiej grupie by to było, jaki byłby tam tak jakby przesiew i tak dalej. To będą hejtować wszystkie badania, bo oni mają doświadczenie i wiedzą lepiej, nie? I są takie osoby, które biorą trochę z badań, wiedzą o tych badaniach, tak jakby przyjmują je do wiadomości i starają się tak jakby spojrzeć takim chłodnym okiem trochę na te badania, ale wiedzą, że rzeczywiście może być w tym sporo racji. Jest trzecia grupa, która tylko się na badaniach wzoruje, nie? Że w ogóle nie bierze pod uwagę czyjegoś doświadczenia i tak dalej. Także trzeba trochę to wypośrodkować właśnie, że jednak czytać te badania, ewentualnie patrzeć, czy to się sprawdza u innych osób. No teraz w dobie internetu to sporo osób publikuje, w sensie na Instagramie, jak się żywią, jak ćwiczą. No to można znaleźć takie osoby, które powiedzmy się zaliczają do pewnych grup, które były badane i zobaczyć, czy na nich to działa, tak? No i wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby patrzeć na zbiór badań, nie? Czy na przykład metaanalizy, które są jakimś tam zbiorem właśnie. Czyli nie patrzeć na to, że wyszło jedno badanie tajnego suplementu i to zawsze dotyczy suplementów, nie? Jakieś adaptogeny, tak. Jakieś nie wiadomo co. I zazwyczaj finansowane przez tą samą firmę, która je produkowała. No, nawet jak to nie jest finansowane, to macie badanie właśnie jedno, ale to badanie ma się potwierdzić. Jeżeli na przykład są badania odnośnie tego, co jest lepsze pod budowę siły. To jest taki mój konik, nie? Że bazujemy na tym treningu siłowym. Czy lepsze jest robienie serii do odciny, czy robienie serii nie do odciny? Ja mogę wam wymienić 10 powiedzmy badań, które mówią, że trening do odciny jest najlepszy. I nagram film, dlaczego warto robić trening do odciny. Później minie tydzień, ja przygotuję sobie 10 badań, które mówią o tym, że trening z zapasem nawet 10 powtórzeń, to jest w ogóle też beka, że u Grega Nicholsa w masie niedawno czytałem o tym, że właśnie no, normalnie taki trening, taki gówno trening, nie? No. Że zaczynasz pierwsze serie od kilkunastu powtórzeń w zapasie, później stopniowo zbliżasz się, to jest coraz ciężej, no to on może pokazać nawet lepsze efekty czasem, nie? Czyli właśnie chodzi o to, że patrzeć na ten zbiór, że jeżeli badania na dany temat są niejednoznaczne, to znaczy, że być może obie metody działają porównywalnie, albo to zależy od okoliczności. No jeżeli 99 badań mówi, że na przykład szczepionki są ok, a 1% mówi, że nie są, no to znaczy, że jesteś debilem, jeżeli wierzysz w tą jedną teorię, nie? Ale tutaj zahaczyłeś o temat o... I słusznie. Nie, to może być złe, to... No i mnie to nie boli. No, a jeżeli chodzi o to, jak rozmawiać z taką osobą, no to właśnie teraz pytanie, czy rozmawiamy z kimś, kto nie wierzy w żadne badanie naukowe, bo wszystko sponsoruje Big tak. Pharma, Tajna, tutaj firmy tak. suplementacyjne szukują. Firmy farmaceutyczne nas tak. trują i szprycują, no. żebyśmy chodzili jak roboty i Monsanto. Robili to. Tak, dokładnie. No. Tylko dzicy Afrykańczycy gdzieś tam w głuszy żyją dobrze, bo nie jedzą żadnych leków i są wolni, nie? No, także... No, a jeżeli rozmawiamy z kimś,
kto nie wierzy, bo nie wierzy, no to być może jest za głupi trochę, nie? Czasami no nie z każdym da się podyskutować. To widać często w internecie, no, że czasami po prostu nie da się podyskutować. Zwłaszcza patrząc w komentarze na YouTube, gdzie ludzie są często anonimowi. Nie mówię tutaj o moim kanale na przykład, ale o innych, nie? Że wcale nie ma sensu dyskutować. Jest taka luka między właśnie YouTube'em a Instagramem, że mimo wszystko na Instagramie jednak jakąś tam większość osób tożsamość ma, że chociaż swoje zdjęcie własne, nie? A na YouTubie to jesteś totalnie anonimowy, że nawet zdjęcia swojego nie masz, no to jeb, walą te komentarze, wiesz, że po prostu, żeby były, nie? Dlatego nie ma co za bardzo tutaj kombinować. Tak. Teraz złote pytanie z cyklu Życie prywatne, tak, o którym nie wspominamy za dużo. Gdy już pijesz, to jaki alkohol preferujesz? Możesz zacząć. I ja preferuję oczywiście gin. I preferuję gin z tonikiem oczywiście i z limonką. Z lodem oczywiście też, także no to jest mój ulubiony drink chyba. Ja mogę się pod to podpiąć zdecydowanie. Gin, tylko nie jakiś tam Seagram's ani Lubuski. Tak, nie, tak. Nie, to... no Lubuski, właśnie wytłumaczmy to. Gin Lubuski nie jest ginem, to jest produkt ginopodobny, nie? Także oglądałem na YouTubie sposób właśnie tworzenia ginu i rzeczywiście tak jest, że ten gin jest troszeczkę inaczej robiony, znaczy dużo inaczej, dużo bardziej inaczej, po prostu inaczej robiony niż te giny z, powiedzmy z wyższej półki, czyli które kosztują tam powiedzmy nie 70-80 zł za butelkę, tak? No tak. To takie jak nie wiem, Bombay, Beefeater, Hendrix, no właśnie. Tak. Także idźcie sobie do dobrego baru i tam poproście o gin z tonikiem na nasz koszt. Na kot mleko. I właśnie wtedy poznacie smak życia. Nie, no nie próbujcie tego kot mleko, nie, bo to może nie być. Lekotulaniec z YouTube'a. A nie jakieś tam, wiesz. Bo ludzie często są źle nastawieni przez te tanie rzeczy, które można znaleźć w żabce. Idziesz do żabki, to tam co masz? Masz tylko Lubuski i Seagram's, nic innego tam nie masz. Ale nie właśnie. Bombaya sobie kupisz za 9 dych. Nie nawalisz się tym, bo jest, szkoda kasy. Tak, no to nie jest tani alkohol, ale nikt nie powiedział, że alkohol... Życie ma być tanie. Nikt nie powiedział, że dobre smaki są tanie. No, tak samo jak chcesz zjeść wykwintny stek, to nie kupujesz tam, nie wiem, jakiegoś najgorszej części krowy, tylko kupujesz antrykocik albo coś takiego. Nie? Dobra, jeszcze jedno pytanie z tej samej kategorii. Palisz buszka? Ja od razu mówię, że nie. Ja też nie palę buszka. W sensie... Co to znaczy buszka, nie wiem. Czy regularnie palisz? Nie, no nie palimy, w ogóle nie palimy. Nie? Ani zioła? No nie, bardzo nie. W sensie. No ani nie. Papierosów. Ani papierosów, no. A co za tym stoi? Raczej. To, że to bez sensu. W sensie, no to. Ja wolę wypić sobie gin, nie? To no, tak jak mówiłem, naprawdę. Dla mnie po pierwsze dla mnie to śmierdzi, po drugie źle smakuje. Tak. A po trzecie, nic jakoś specjalnego nie daje, co mógłby dawać gin z tonikiem. No, znaczy w sensie każdy ma swoje inaczej, gusta, każdy inaczej też reaguje na pewne substancje, nie? Więc no nam to nie pasuje, bo źle po prostu, no, źle się po tym czujemy, albo po prostu nam to nic nie daje, nie? Albo zaraz powiecie, o to nie paliliście dobrego zioła, czy coś łapucha takiego. Łapucha śmierdziucha, to tak. Lepszy niż antybiotyk. Dwa bardzo podobne pytania. Box skład zamiast high bar. Skład lepiej mi się robi oraz jak bardzo mniejsza jest praca czwórek podczas lowbara porównując do highbara. I co o tym sądzisz? Zaczynając od pierwszego pytania, to box squat i highbar to są dwa różne ćwiczenia, bym powiedział. W sensie box squat może być highbarem wykonany lub lowbarem, ale limituje cię ten box, ta skrzynia, że nie łapiesz... Znaczy, prawdę mówiąc, w moich metodach treningowych ja trochę nie rozumiem box squat highbarem. To nie jest dla mnie rzecz, którą bym robił. No w sensie to nie widzę tego, że tak powiem. No wiele łatwiej jest to zrobić lowbarem. No właśnie, o to właśnie chodzi, żeby zrobić box squat lowbarem, żeby cofnąć te biodro do tyłu i trochę bardziej zapracować dupą, nie? Żeby to się nauczyć tego cofania dupy i żeby to wyćwiczyć, nie? To o to w głównej mierze chodzi, nie? Mhm. Czyli bardziej chodzi o to, że można te ćwiczenia stosować na zmianę, nie? Na przykład jednego dnia do jednego dnia tak, tamto. Tak. Przy czym, gdzie mamy high bar, to z reguły high bar jest dość pionowy.
Ale teraz odpowiadając na to drugie pytanie, czyli różnica low bar a high bar, no to to też zależy od naszego rozstawu i w ogóle dźwigni, że jeżeli porównujemy high bara chińskiego ciężarowca, to on będzie wyglądał zupełnie inaczej niż low bar trójboisty, ale to nie dlatego, że różnica jest pomiędzy high barem a low barem, tylko różnica jest na przykład w dźwigniach, różnica jest w tym w stylu siadania pod maksymalny ciężar versus pod bycie pionowym, więc też się nie da jednoznacznie ocenić. Natomiast jeżeli mamy jedną osobę, która wykonuje przysiad high bar i low bar jednym stylem, to praca czwórek jest identyczna. Ponieważ czwórki są często po prostu tym, co nas limituje siłowo, są w pełni zaangażowane. I moim zdaniem, jeżeli to nie jest przysiad low bar taki mega chamski na tyłek, w jakimś tam pięciu warstwach kostiumu, to ta praca czwórek jest i tak maksymalna lub niemal maksymalna. Aczkolwiek właśnie można w planie stosować high bar, jeżeli chce się mocniej dowalić czwórki, a mniej na przykład obciążać prostowniki. Nie? Jeżeli prostowniki nam pierwsze puszczają na siadzie low bar, no to może właśnie high bar może być dobrą metodą. Na przykład bolą nas plecy, albo na przykład łokcie, nadgarstki i tak dalej. Box squat jest prostszy w regeneracji, no bo nie trzeba się odbijać, nie ma tego aspektu odwrócenia ruchu. Czyli jest stosunkowo prosty w regeneracji, jest niepełnozakresowy, jest troszkę inny, ponieważ siadasz właśnie bardziej do tyłu, a nie do dołu, czyli widziałbym to jako zupełnie inne ćwiczenie. No tak. Tak. I też wiecie, bo ja widziałem naprawdę różne typy przysiadów i są ludzie, którzy trzymają sztangę jak do low bara, a mimo wszystko siadają bardzo pionowo, nie? Tak. Także to wszystko zależy dosyć mocno od ciebie. I od tego, jaka jest twoja dźwignia, w jakiej pozycji jesteś po prostu najsilniejszy. No i oczywiście chcielibyśmy tutaj zaprosić na nasze szkolenia z przysiadu i martwego, gdzie właśnie dobierzemy pod was konkretnie, pod wasze ustawienie, pod waszą budowę najlepszy przysiad. Ponieważ nie każdy może siadać jak chiński ciężarowiec, nie każdy tak. Też może, czy też powinien się nadmiernie pochylać, nie? Także to wydaje mi się, że jest bardzo fajne podsumowanie. Pierwsza część Q&A za nami wkrótce. Będzie druga część, dalej w tych samych ciuchach, tak. Dalej popijając skyra, ale dalej walczymy o lepsze jutro, ponieważ jeszcze nie skończyliśmy nagrywać. Tak, jeszcze... my w nocy siedzimy i nagrywamy tak. Dla was film. Jest trzecia tutaj. W nocy. Tak, jest trzecia w nocy. Czwarta nawet. Dopiero wyszliśmy tylko z siłowni. O czwartej w nocy zrobiliśmy trening, bo normalnie pracowaliśmy przez cały dzień i nie mieliśmy czasu. 8:16 etat, później 16:24 etat na siłowni. Dokładnie. No później swój trening, później nagrywamy. Grywki, a na 8 do roboty, także wiecie. Ciężkie życie, ale jeszcze się nie poddajemy, jeszcze nie odwieszamy butów ciężarowych na kołek. Tak. Każdy musi się nauczyć martwy ciąg i to jest w ogóle bez dyskusji. I przysiadu chociaż, nie? No. Dobrze, do zobaczenia w kolejnej części Q&A. Na razie. Shit, better get lit when I give you that fire. Light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire. Light up.